Czy masz świadomość? Analiza argumentu bałkańskiego pokazuje, że w liberalnej demokracji tak zwana wolność mediów nie oznacza, że opinia publiczna jest wolna od potężnych wpływów propagandy, czasem nazywanej PR-em, czasem lobbingiem, a czasem korespondencją z. Marcin Polytęło, propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Weryfikacja informacji nie jest naszą pracą. Nasza praca polega na przyspieszaniu cyrkulacji informacji korzystnych dla nas w kierunku rozsądnie wybranych celów. Nie potwierdzaliśmy istnienia obozów śmierci w Bośni. Uczyniliśmy jedynie wiadomym, że Newsday tak twierdzi. James Harraff, dyrektor agencji Public Relations Radar Finn. Zapytany, czy przywódcy NATO mogliby być oskarżeni przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, rzecznik NATO James Shaw był całkiem bezpośredni. Cytat. Bez NATO nie byłoby Trybunału, ponieważ państwa NATO są na czele tych, którzy ustanowili Trybunał, którzy finansują ten Trybunał i którzy wspomagają jego codzienną działalność, powiedział. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu trzy cytaty z książki Propaganda wojenna w liberalnej demokracji pod tytułem Argument bałkański, analiza przypadku, którą przeczytałem w tym roku z nieukrywaną satysfakcją, a dzisiaj gościmy w podcaście jej autora, doktora Marcina Polytęło, socjologa, asystenta w Katedrze Socjologii SGGW, który napisał również książkę, która jest w tej chwili na rynku dostępna, Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy, jak język i ideologia oswoiły nasze wojny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, co wspólnego ma wojna na Ukrainie z bombardowaniem Jugosławii przez NATO w 1999 roku i z wojną Stanów Zjednoczonych w Iraku w 2003 roku? No, podobnie jest, czy wspólnych elementów jest oczywiście dużo, jak każda wojna w jakiejś mierze jest podobna do innej, chociażby pod tym względem, że no, toczą się walki, giną ludzie, działania wojenne trwają. Myślę, że takim, ponieważ no, oczywiście poza podobieństwami jest całe mnóstwo różnic, więc myślę, że taką wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych trzech wojen jest to, że są to w jakiejś mierze przynajmniej nasze wojny, czyli wojny, gdzie Polska co najmniej zajmuje albo i uczestniczy, tak jak w Iraku, w tej wojnie, czyli jako obywatele Polski czy Polacy jesteśmy po prostu w jakiejś mierze no, mniej lub bardziej emocjonalnie związani z jedną stroną. To chyba było takie pierwsze, najważniejsze podobieństwo. A co jeszcze? No, na pewno aktorzy, czyli no, w przypadku wojny z Jugosławią, można tak by to, czy bombardowań Jugosławii, żeby precyzyjnie powiedzieć, no to oczywiście Stany Zjednoczone i w Ukrainie również Stany Zjednoczone, trudno tutaj pominąć rolę. Podobieństwem z pewnością jest też taki ogólny jakby rys tej wojny, to znaczy mamy średniej wielkości państwo i mamy w nim separatystów, czy to jest prowincja, czy
czy nie wiem, czy są to obwody, no generalnie mamy ruchy separatystyczne, no i mamy mocarstwa, które te ruchy wspierają. W przypadku Jugosławii i Kosowa, to Stany Zjednoczone oczywiście poparły separatystów kosowskich. W przypadku Ukrainy mamy tutaj wielkiego brata Rosję, który wspiera swoich ziomków w Donbasie czy na Krymie. Tutaj też myślę, że ważne jest takie pewne wyjaśnienie, że no bo zawsze jest pytanie, kwestia wojny domowej. Często się określa różne konflikty jako wojny domowe. Dyskutuje się, że potem nie, no bo przecież jest Rosja, no bo przecież Amerykanie, bo coś tam. Natomiast no, trzeba jednak mieć na uwadze, że w zasadzie prawie wszystkie wojny domowe mają też jakiś tutaj kontekst czy aspekt międzynarodowy. To zazwyczaj aktorzy, którzy biorą udział w konfliktach tak zwanych domowych, no, zwykle jednak mają jakieś wsparcie, czy to polityczne, czy to bardziej bezpośrednio militarne, no, albo u regionalnych jakichś tutaj sąsiadów czy mocarstw, albo mocarstw czy globalnych, czy potęg światowych. O czym nie pisali dziennikarze Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej, pisząc o bombardowaniu Jugosławii i o wojnie w Iraku? Ja pytam, ponieważ no już z perspektywy czasu możemy analizować tamte dwie wojny i na podstawie wniosków, refleksji, analiz krytycznych możemy próbować budować wnioski na temat wojny za naszą wschodnią granicą. I ta historia z tych wojen, o które pytam, no może być użyteczna dla obywateli, którzy chcą, szukają prawdy. Z mówieniem o tym, o czym nas nie informują media, zawsze jest problem taki, że no, w dużej mierze tego nie wiemy. Jakby nasze wojny, czyli te wojny, gdzie zaangażowana jest nasza strona, mają to do siebie, że no, media z reguły tak się składa, że wspierają rządzących, czy to są media opozycyjne, czy to są media w innych sprawach, powiedzmy tutaj lokalnych, krajowych, które odgrywają rolę jako mediów opozycyjnych. Zazwyczaj w kwestiach takich, powiedzmy, fundamentalnych, nazwijmy to tak, takich jak wojna, zazwyczaj jednak wspierają politykę własnych rządów. Takim jakby elementem czy formą istotną w tym jest to, że po prostu te nasze wojny są przedstawiane w taki, a nie inny sposób. Są tak ramowane, że pewne informacje po prostu jakby nie mieszczą się, nie pasują po prostu do takiej naszej narracji. Najbardziej oczywiście takim ewidentnym przykładem są no, zbrodnie wojenne naszych żołnierzy, czy naszej strony, prawda? O tym jakby albo się nie informuje, albo się nie informuje, że są to zbrodnie. Przecież no, kiedy 2 czy 3 miesiące temu Rosjanie przeprowadzili intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną, no, wszystkie media nasze mówiły, że jest to zbrodnia wojenna. Ale przecież dokładnie to samo robiło lotnictwo w NATO w Jugosławii, gdzie bombardowano w zasadzie od drugiego tygodnia bombardowań. Bombardowania trwały bodajże 11 tygodni. Od drugiego tygodnia, podobnie zresztą jak przy okazji Ukrainy, Amerykanie czy NATO też jakby zdziwiło się, można by tak powiedzieć, że
że te bombardowania trwają tak długo, ponieważ jakby planowali, że to się wydarzy, że Milošević, że Serbia no, ustąpi bardzo szybko, po kilku dniach. Tak się nie stało. No i po kilkunastu dniach bombardowań po prostu zabrakło celów militarnych. Armia jugosłowiańska od dłuższego czasu spodziewała się ataku, więc doskonale się ukryła. Tradycyjnie stosowała tutaj jakby fałszywe cele, jakieś makiety czołgów, makiety armat czy innego uzbrojenia, co było intensywnie bombardowane, natomiast jakby sama nie odniosła specjalnych strat. No ale po dwóch tygodniach w zasadzie lotnictwu natowskiemu po prostu zabrakło cywilnych, zabrakło wojskowych celów do bombardowania. W związku z tym zaczęto bombardować bardzo intensywnie infrastrukturę cywilną. Mosty, na przykład most w Nowym Sadzie, który jest od Kosowa oddalony chyba, nie wiem, z 400 kilometrów. Nie ma żadnego strategicznego czy militarnego znaczenia dla samego konfliktu w Kosowie. No ale ktoś w dowództwie na to tak wybrał taki cel i ten most zniszczono. Zniszczono bombardowano elektrownie, bombardowano stacje uzdatniania wody. Co więcej, te cele były nawet kwestią pytań do tych codziennych konferencji Jamie'ego Shea, czyli właśnie rzecznika NATO, który jakby otwarcie powiedział, że no jest, że czeka na to, że będą bombardować dopóki Milošević nie ustąpi, a społeczeństwo serbskie albo społeczeństwo serbskie no, na tyle poczuje się upokorzone, że usunie swojego tyrana własnymi rękami. To się oczywiście nie stało. Jakby naród czy społeczeństwo serbskie raczej się skonsolidowało wokół Miloševića czy wokół władzy, przynajmniej na ten krótki czas wojny z NATO. No ale media bynajmniej nie informowały, że tutaj nasze, że bombardowanie infrastruktury cywilnej, cywilnych elektrowni, stacji uzdatniania wody, czy nie wiem, zakładów przemysłowych, zakładów chemicznych, no najróżniejszych, że to są po prostu zbrodnie wojenne. Jakby to nie są uprawnione cele wojskowe, czy nie wiem, dworzec autobusowy w Prisztynie, czy poczta, no to są cele cywilne, to nie jest infrastruktura wojskowa. W związku z tym należałoby sprawców takich zbrodni osądzić. Oczywiście nikomu nie przychodzi do głowy, żeby oskarżać kogokolwiek z NATO o to. No, ale cóż, no, w takiej demokracji żyjemy, że tak jest. Mhm. A wracając do tej Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej, to pana zdaniem dlaczego one nie pisały o tym, o czym pan dzisiaj teraz mówił? Trudno powiedzieć, no zwłaszcza Gazeta Wyborcza to jest, no przyznam się teraz już od kilkunastu lat w zasadzie nie czytam jej, więc to trochę, więc mówię o tym, o przeszłości, o tym co pamiętam z tamtych czasów, natomiast Gazeta Wyborcza jednak jest, posiada pewne cechy charakterystyczne tabloidu, a mianowicie pewne skrócenie dystansu z czytelnikiem i pewna taka bliskość i emocjonalność. Jakby sobie przejrzeć dzisiaj te numery Gazety Wyborczej z tamtego okresu, no to się można przekonać, że jednak to zaangażowanie po tej stronie wojny było jakby jednoznaczne i bardzo duże, w związku z czym pisanie, że w zasadzie z jednej strony jakby tutaj relacjonowanie, jak to NATO, do którego kilka miesięcy wcześniej Polska wstąpiła, bombarduje cele cywilne i że jest to sprzeczne z konwencjami genewskimi, właśnie nie pasowało do narracji, nie mieściło się w takiej ramie interpretacyjnej, no więc po prostu musiało wypaść. Pamiętam, że kiedy NATO zbombardowało budynek telewizji serbskiej, gdzie zginęło chyba 17 osób, tytuł artykułu w gazecie było cel propaganda.
Więc co jakby sugerowało, że jest to uprawniony cel, prawda? Zginęli dziennikarze, rozumiem. Tak. No dobrze, a panie doktorze, co oznacza argument bałkański? On się pojawia w podtytule, przypomnę, argument bałkański, analiza przypadku w pana książce. Co się kryje za tym terminem? Argument bałkański, jak sama nazwa wskazuje, jest to argument. Czyli jest to pewna konstrukcja retoryczna, która pojawiła się w obiegu medialnym w momencie, gdy stało się jasne, że Stany Zjednoczone już zaatakują Irak. Czyli gdzieś powiedzmy latem czy wczesną jesienią roku 2002. Można śmiało powiedzieć, że wtedy zaczęła się już medialna oprawa, medialne przygotowania do nadchodzącej wojny, która rozpoczęła się w marcu 2003 roku. Przepraszam. Argument bałkański to jest taka konstrukcja, która stara się połączyć pewne znaczenia czy pewne emocje związane z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w konflikty w byłej Jugosławii, czy to Bośni, czy to bombardowania związane z tutaj z rebelią, czy z wojną partyzancką w Kosowie, z nadchodzącą agresją na Irak, w ten sposób, że wnioski, obserwacje i wnioski z tego zaangażowania miałyby przekonywać do tego, że atak na Irak jest nie tylko jakby nieunikniony, ale jest po prostu dobry i pożądany. Jakby przypomnę, że o ile kwestia ataków na Jugosławię była w miarę, no nie można powiedzieć, że niekontrowersyjna, ale jakby cieszyła się jednak sporym poparciem, oczywiście też przygotowanym tutaj przez media bardzo intensywnie, ale jednak cieszyła się sporym poparciem, no to pomysł zaatakowania Iraku jakby był odrzucany zdecydowanie przez zdecydowaną większość społeczeństw europejskich. Natomiast no, dążyła, jak wszyscy zapewne pamiętamy, czy może niektórzy, natomiast do ataku dążyły Stany Zjednoczone. W związku z tym argument miał na celu z jednej strony jakby przekonanie, że no, tylko właśnie siła i tylko tutaj potęga militarna może załatwić problem, chociaż oczywiście problem był zupełnie inny, bo o ile w byłej Jugosławii jakby trwały konflikty i jakby aktywność Zachodu była w pewnym sensie reaktywna, no to w Iraku nie było wojny. Jakby tutaj chodziło o rozpoczęcie wojny. O ile w byłej Jugosławii, oczywiście naciągając pewne znaczenia, można uznać, że te działania militarne Zachodu zakończyły w każdym razie działania zbrojne, jeżeli nie, bo nie zakończyły konfliktów, ale zakończyły działania zbrojne, to w przypadku Iraku chodziło o rozpoczęcie działań zbrojnych. A drugim jakby aspektem tej argumentacji było to, żeby pokazać, że to Stany Zjednoczone, a nie Europejczycy mają rację, że to dopiero Stany Zjednoczone zaprowadziły pokój w Bośni, że dopiero Stany Zjednoczone rozwiązały problem w Kosowie, kiedy to atakowały, a tutaj pacyfistyczna, nieporadna Europa jakoś niczym sobie nie radziła. W związku z tym trzeba popierać Stany Zjednoczone. To chyba by tak w takim... Ja rozumiem, że ten pokój i ten porządek, no to w cudzysłowie chyba trzeba wstawić. Jeżeli chodzi o pokój, no to w jakiejś mierze jest to prawdą w tym sensie, że no, wojna się zakończyła. Natomiast pytanie, jaki to był pokój i no, że ten pokój nastąpił dopiero jeszcze po kolejnej operacji zbrojnej, czy tak jak na przykład miało to miejsce w Chorwacji i Bośni, gdy Stany Zjednoczone jakby tutaj łamiąc
embargo na pomoc wojskową, wyszkoliły i uzbroiły armię chorwacką, która wyzwoliła tereny serbskiej krainy, wypędzając przy tym w zasadzie prawie całą ludność cywilną i, no i przede wszystkim no też jakby stosując jakby taktykę spalonej ziemi. No ja pamiętam w styczniu 96 roku jechałem do Bośni drogą przez Knin, czyli taką jakby równoległą do morza od Karlowca, to jest jakieś 300 kilometrów. W styczniu, czyli to było tam 4 miesiące po zakończeniu walk. Tam przez te 300 kilometrów, przez te kilka godzin jazdy, ja tam widziałem jedną żywą osobę. Wszystko było spalone. Dosłownie wszystko było spalone. Część to jeszcze oczywiście była pozostałość z tych walk wcześniejszych, no bo wojna trwała tam od 91 roku. No ale duża część to były jakby świeże, jakby ja pamiętam, to się jechało i cały czas czuło się ten swąd spalenizny jakby był świeży, jakby no to było. Więc te przywrócenie, zaprowadzenie pokoju też nie było takie, powiedzmy sobie, pokojowe do końca. Nie wszystko jest takie jednoznaczne, bo trzeba też przyznać, że w momencie, kiedy armia chorwacka rozpoczęła ofensywę, władze serbskiej krainy tutaj ogłosiły ewakuację ludności. Więc jakby to nie jest tak, że tylko po prostu ludzie uciekli sami z siebie, bo jednak była ta ewakuacja. No, ale ludzie, którzy pozostali, no, część z nich przepłaciła to życiem po prostu. Jakby w momencie, gdy wojska chorwackie wkroczyły na tereny krainy, no, część, kilkaset osób zostało po prostu zamordowanych. Więc Ja dopytuję, ponieważ przypomniał mi się, jak pan tak opowiadał o tym. Przypomniała mi się książka Wojny Zachodu i tam ostatni rozdział pana profesora Roberta, czy nie, może on nie jest profesorem, ale autorem jest Robert Kupiecki. Tytuł tego rozdziału Wojny Zachodu, konflikty bez zwycięstwa. To nie jest dzisiaj temat dzisiejszego spotkania i rozmowy, natomiast zwracam Państwu uwagę właśnie na tą książkę, na ten rozdział i na to, że konflikty, które oficjalnie ogłasza się jako konflikty zakończone i gdzie zapanował pokój, tak naprawdę wcale nie są zakończone i tam nikt nie zwyciężył. A co się dzieje w takich przypadkach najczęściej, no to zachęcam do tego rozdziału z książki Wojny Zachodu. A wracając tutaj, panie doktorze, kolejne pytanie, to czym jest fabrykowanie przyzwolenia? Taki termin pan wspomina w swojej książce i co on ma wspólnego z Chomskim? No to jest tytuł książki Edwarda Hermana i Noama Chomskiego, Manufacturing Consent, Political Economy of Mass Media, czyli fabrykowanie przyzwolenia czy zgody, ekonomia polityczna mediów masowych. To jest, można powiedzieć, taki opis modelu propagandy w wydaniu, powiedzmy, późnego kapitalizmu, czy no, na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Autorzy traktują jako propagandę, jako system propagandy, system mediów no, mainstreamowych, nazwijmy to tak, funkcjonujących, czy mediów korporacyjnych funkcjonujących właśnie na rynku mediów w Stanach Zjednoczonych, którego efektem jest właśnie to, że media w taki dziwny sposób, jak się okazuje, zamiast patrzeć władzom na ręce, kontrolować to, co władza robi, kibicują im, zwłaszcza gdy chodzi o kolejne wojny. Zresztą no, mamy to przykłady także u nas, gdzie w zasadzie każde kolejne ekspedycje zawsze cieszyły się
no tutaj gorącym wsparciem mediów. I Chomsky wymienia tutaj jakby kilka takich elementów, które składają się na ten system, które jakby mają wpływ na to, że media funkcjonują tak, a nie inaczej. Jest to, są to elementy, przepraszam, są to elementy przede wszystkim systemowe, to znaczy chodzi głównie o rozmiar mediów, koncentrację mediów wokół tych kilku, czy no, ewentualnie kilkunastu największych korporacji. To, że media żyją z reklam, również finansowanych przez no, wielkie korporacje i jakby można powiedzieć elity władzy. To, że media korzystają w dużej mierze ze źródeł rządowych lub powiedzmy nie bezpośrednio rządowych, ale co zresztą jest cały czas, można też zobaczyć podczas obecnej wojny, ekspertów czy różnych think tanków czy fundacji, które bezpośrednio lub pośrednio także są finansowane przez rządy czy różne agendy rządowe. Kolejnym filtrem jest tak zwany flak, czyli to jest metafora, dosłownie to znaczy jakby ostrzał przeciwlotniczy, natomiast jakby no, chodzi o pewne dyscyplinowanie mediów, to znaczy kiedy ukazują się rzeczy niezbyt przychylne, określone grupy na przykład organizują, nie wiem, masowe wysyłanie listów czy tego typu przedsięwzięcia, które właśnie mają jakby zdyscyplinować media, które mają sprawić, że no, pewne rzeczy, pewne podejścia, pewne perspektywy nie będą prezentowane w mediach. No i ostatnim elementem tego modelu jest antykomunizm jako narodowa religia, jak pisze Chomsky. No to było pisane w latach 80. To się troszeczkę zmieniło. Natomiast, no, czy nazwiemy to antykomunizmem, czy jakąkolwiek inną formułę wymyślimy tutaj, żeby wroga w jakiejś mierze, no myślę, że w XX wieku od czasów tutaj George'a Busha taką ideologią była walka z terroryzmem, prawda, która też trudno jakoś konkretnie tak naprawdę powiedzieć, co to było, natomiast była pewnym chwytliwym hasłem, pod który można tak samo jak pod antykomunizm podciągnąć wszystko. No, jakby to zresztą akurat myślę, że w Polsce, no dzisiaj to się raczej mówi o lewactwie, nie o komunizmie, ale generalnie chodzi o to samo, prawda, jakby to jest troszeczkę bardziej powiedzmy modne słówko, natomiast jakby mechanizm jest podobny. W zasadzie identyczny, to jest ten sam mechanizm. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie, chciałem pana o to spytać. Rozumiem, że to, co zdiagnozował, wskazał Chomsky kilka dekad temu, to jest aktualne dzisiaj? Możemy również te filtry oglądać w czasie rzeczywistym dzisiaj? Ja myślę, że jak najbardziej. Wystarczy chociażby wziąć przykład tutaj, jakieś 2 miesiące temu ukazał się artykuł Seymoura Hersha na temat twierdzący, w tym autor wskazuje,
że Nord Stream 2 został wysadzony przez Amerykanów. Wskazuje tam dokładnie przez kogo, z jakiej tam szkoły nurków, czy z jakich jednostek służb, kto tam w tym brał udział. Niezależnie od tego, czy jest to prawdziwe, czy nieprawdziwe, znaczy, czy jest to prawda, czy nie, czy tak rzeczywiście było, jakby wskazał tam bardzo dużo informacji, które no, mogłyby dziennikarzom posłużyć, żeby sprawę zweryfikować. Natomiast jakoś artykuł no, w zasadzie zaginął, nikt o nim nie wspomina. Co i raz słyszymy jakieś nowe wersje, że a to jacyś żeglarze ukraińscy, czy ktoś teraz, albo Rosjanie, bardzo różne wersje słyszymy. Ale o tej wersji jakoś nikt nie wspomina, chociaż przecież już na samym początku Radosław Sikorski tutaj podziękował i pogratulował Amerykanom. Szybko to zresztą potem skasował swojego tweeta. No ale chodzi mi o to, że o ile wszyscy się zgadzają, że wysadzenie rurociągu jest w interesie Rosji i wszyscy się jakby tutaj ogólnie z tego cieszą, że to się stało, ci sami ludzie jednocześnie wskazują, że zrobili to Rosjanie. Natomiast jakby w miarę, powiedzmy sobie, wiarygodną wersję, a w każdym razie wersję, którą można by co najmniej próbować weryfikować, nikt się tym nie zajmuje. Tak. Po prostu jest cisza. No, nie pasuje do pewnej ogólnej tendencji, do pewnej wersji, więc jakby nawet się jej nie rusza, żeby się przypadkiem nie okazało, że taki dziennikarz na przykład dotarłby do swoich nowych źródeł, które by to potwierdziły, prawda? I co wtedy? Tak. Tym bardziej, że Hersh, autor tego artykułu, no to legenda dziennikarstwa, dzięki któremu między innymi się przyczynił do tego, że wybuchły w całych Stanach protesty przeciwko wojnie w Iraku, w Wietnamie, kiedy ujawnił masakrę. Tak. No, z masek amerykańskich żołnierzy. Ja odsyłam Państwa do swojego felietonu Wojna, której nie widzisz, Ukraina, Bośnia i Irak i skoszarowanie dziennikarzy, bo faktycznie dobrze, że Pan tutaj przywołał ten przykład Hersha i wysadzenia Nord Stream 2. Warto, proszę Państwa, się przyjrzeć i pójść tym tropem. Dzisiaj już nie będziemy szli nim głębiej, bo nie starczy nam czasu. Natomiast kolejne pytanie, panie doktorze, o termin straty uboczne, które ten termin pan używa również w książce. Dlaczego posłużył się nim Timothy McHale po przeprowadzeniu zamachu na budynek federalny w Oklahoma City? Pytanie znajduje również odpowiedź w pana książce i prosiłbym teraz o to, żeby pan naszym słuchaczom wyjaśnił, o co chodzi z tym terminem i dlaczego tutaj jeszcze to pojawia się to Oklahoma City. Mhm. Termin collateral damage, słownik terminów i definicji NATO tłumaczy jako straty i zniszczenia niezamierzone. Przypadkowe ofiary i zniszczenia w obszarach cywilnych spowodowane działaniami militarnymi. Także jest to termin ze słownika wojskowego jak najbardziej. Termin ten zrobił, można powiedzieć, dużą karierę właśnie w czasie bombardowań Jugosławii, kiedy co i raz pojawiały się ofiary cywilne. Przypomnę, że operacja natowska przyniosła, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba między 500 a 1000 ofiar cywilnych. W swoim pierwszym raporcie Human Rights Watch doliczył się, czy zidentyfikował konkretnie ponad 500 ofiar cywilnych. Czyli jak na 2 miesiące działań chirurgicznych, operacji humanitarnej, no trzeba przyznać, że jest to jednak sporo. No ja bym tutaj się wtrącił, bo jak czytałem różne książki i opracowania na temat tej wojny, no to
Właśnie szukałem tej liczby ofiar i pojawiały się właśnie te, o których Pan mówi. Natomiast mówiąc szczerze i z poziomu intuicji, aż wierzyć mi się nie chce, że było ich przy tego tak zmasowanych nalotach i bombardowaniach tylko tyle. No tak. Oczywiście to jest aż tyle, ale ciekawy jestem, czy... Bo to wie pan, tak jak przy wojnie w Iraku, warto w tym miejscu to też o tym powiedzieć, tam się pojawiają naprawdę liczby oficjalnie niskie, natomiast w filmie Wojna, której nie widzisz, pojawia się... John Perkins o tym mówi, pojawia się liczba milion osób zabitych. Tak, no też trzeba wziąć pod uwagę, że film jest zrobiony jeszcze zanim powstało ISIS, prawda? Zanim zaczęła się powiedzmy taka no, druga wojna, czy druga faza tej wojny. Tak. Tak, no tam to już są, tam są straty ogromne oczywiście. Zdaje mi się, że władze serbskie mówiły już też właśnie dokładnie nie pamiętam, ale chyba około 2000 ofiar cywilnych podawały. Aha. Czyli można zakładać, że rzeczywiście nie była to jakaś masowa jakby skala tych ofiar, no ale było to kilkaset, bez wątpienia było to kilkaset ofiar cywilnych. Z tym, że były to ofiary cywilne, które zginęły podczas bombardowań obiektów cywilnych, nie wojskowych, więc jakby też trudno mówić o przypadkowych ofiarach, jeżeli się bombarduje telewizję i zabija się dziennikarzy, którzy tam są w budynku, to trudno mówić, że to były ofiary przypadkowe, prawda? W każdym razie to sformułowanie właśnie stało się bardzo popularne wtedy dzięki właśnie rzecznikowi NATO, Jamie'emu Shee, który miał codzienne briefingi w kwaterze głównej NATO i codziennie podawał te informacje. No ale właśnie, jako że były to ofiary naszych działań, nie mówił o ofiarach cywilnych, mówił tylko o collateral damage. I oczywiście było pewne, można powiedzieć, oburzenie, czy jakby pewien niesmak to wywoływało wśród, nazwijmy to, normalnych ludzi, którzy to czytali. Natomiast jakby w takim medialnym dyskursie tak to stosowano, jakby to jest to pewna technika pewnego świadomego takiego unieważnienia ofiar, prawda? Jakby sprawiania, że nie jesteśmy, że my tu nadal cały czas jesteśmy dobrzy, jakby tu nie zabijamy ludzi, tylko są jakieś tam niezamierzone straty. Timothy McVeigh, który w 1995 roku wysadził w powietrze budynek federalny w Oklahoma City, był byłym wojskowym, był weteranem pierwszej wojny w Zatoce, no, z kręgów właśnie takich prawicowych milicji, chyba dość popularnych w pewnych okresach i w pewnych tutaj rejonach Stanów Zjednoczonych. Wysadził w powietrze ten budynek. Już będąc w więzieniu i czekając, to już chyba wtedy czekał na karę śmierci, udzielił wywiadu bodajże Vanity Fair, gdzie się troszkę, można powiedzieć, zwierzył ze swoich tutaj jakby to powiedzieć, przygotowań czy zaplecza tego, jak do tego doszło, do tego zamachu. No więc on traktował jako właśnie taki specyficzny, można powiedzieć, w amerykańskim wydaniu specyficzny patriota amerykański, traktował rząd federalny jako swojego wroga i jakby urzędników czy funkcjonariuszy rządu czy instytucji rządowych traktował jako wrogów i jako uprawnione cele wojskowe. Zdecydował, że najlepszym tutaj celem będzie właśnie tam budynek federalny w Oklahoma City. W tym samym wywiadzie też mówił, że to nic innego niż to, co Stany Zjednoczone do tego czasu
robiły w innych krajach, czy to właśnie w Jugosławii, czy w Iraku, bo wywiad był chyba z 2005 roku, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie w budynku powiedział, podczas eksplozji tego budynku zginęło ponad 150 osób, w tym chyba 17 czy 18 dzieci, ponieważ w tym samym budynku mieściło się przedszkole. I McVeigh stwierdził, że gdyby wiedział, że tam było przedszkole, to może by zmienił tutaj plany i wybrał jakiś inny cel, bo wysadzenie jego powodowałoby dużą ilość tych właśnie collateral damage. Czyli w kontekście chodziło mu właśnie o te zabite dzieci. A przy tym też wspomniał, że jakby no, zabicie tych dzieci było bardzo jakby miało negatywny, jakby stworzyło negatywny PR dla jego akcji, którą on oczekiwał, że jednak będzie się cieszyła pewną popularnością w każdym razie w kręgu takich ludzi jak on. No, on tego użył w pewnym sensie, można powiedzieć, nieświadomie. On to użył jako neutralnego terminu wojskowego, jak był nauczony w wojsku, prawda? No właśnie, był przyzwyczajony i słyszał setki, tysiące razy. Tak, natomiast jakby okazało się, że użycie tego terminu w odniesieniu do strat naszych jakby no, wywołało burzę, wywołało pewien skandal po opublikowaniu tego wywiadu. No, skandal w Stanach Zjednoczonych, tak? W Stanach Zjednoczonych, tak, tak. Co pokazuje, jak właśnie ogromny jest jednak tutaj ten potencjał tego słowa, który jest jednak bardzo zakryty, dopóki właśnie mowa o jakichś tam odległych ludziach, o odległych stratach ubocznych, które nas nie dotyczą, prawda? Mogliby przecież w zasadzie Rosjanie dzisiaj mówić, że no, jakby póki co mamy stosunkowo niewiele jakby dowodów, czy nawet przykładów na to, żeby Rosjanie celowo bombardowali ludzi w celu ich zabijania. Jakby, zdaje się, że większość tych ofiar cywilnych, czy pocisków, które padają na domy cywilne, no to są albo nieprecyzyjne bomby, albo które gdzieś po prostu źle trafiły. Jakby, ale zazwyczaj no, trudno określić, że celem tych nalotów były budynki cywilne, prawda? Więc w takim sensie można by powiedzieć, że no to są właśnie collateral damage. No ale jeżeli ktoś by dzisiaj w polskich mediach powiedział, że to jest collateral damage, no to by się pewnie no, byłby tutaj, no, spotkał się delikatnie mówiąc z bardzo ostrą krytyką. Mhm. No tak. A panie doktorze, kto korzysta, kto traci na propagandzie wojennej? No, to jest myślę sprawa znowu dość złożona, no bo na pewno korzystają na krótką metę ci, którzy prowadzą wojnę. Znaczy o ile propaganda jest skuteczna, o ile przekaz przez nich sformułowany dociera do ludzi i ludzie go jakby przyswajają czy internalizują, no to jest jakby korzyść dla tych nadawców. Tracą ci, którzy oczekują rzetelnych informacji, prawda? Jeżeli ktoś oczekuje rzetelnych informacji, a nie od dziennikarzy, a nie dziennikarzy, którzy są aktywistami, no to ma dzisiaj problem, prawda? Bo mamy całe mnóstwo mediów, mamy całe setki czy tysiące tutaj różnych domorosłych, internetowych, nowych dziennikarzy, czy nawet jakichś portali, kanałów i tak dalej. No z tym, że w zasadzie bardzo trudno znaleźć tam informacje, które byłyby obiektywne, bo nawet jeżeli one są bardzo solidnie i rzetelnie przygotowane i prowadzą kanał de facto aktywiści, którzy na przykład nie wiem, robią zbiórki czy zawożą broń na Ukrainę, no to nie do końca można im wierzyć. I to nie chodzi o to, że bynajmniej, że to jest złe, że robią zbiórki czy coś takiego, bo ja też daję. Zdarzyło mi się jakieś tutaj
rzucać jakieś pieniążki na zbiórkę. Natomiast jeżeli się oczekuje rzetelnych informacji, to z tym jest dzisiaj problem. Więc na przykład ja bym rzetelnych, obiektywnych informacji i jest to bardzo trudne, żeby je w dzisiejszych warunkach znaleźć. Natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie tracą również media, ponieważ już od dłuższego czasu mamy obserwowane zjawisko, to też badania pokazują, że media cieszą się coraz mniejszym zaufaniem. Problem w tym, że jakoś mało kto stara się odpowiedzieć dlaczego, albo jeżeli już odpowiada, to zazwyczaj wynajduje się jakieś dosyć takie proste, infantylne odpowiedzi. Natomiast ja myślę, że o ile być może ludzie nie do końca świadomie i bezpośrednio jakby łączą to, że mieliśmy tą straszliwą, ogromną kampanię na temat właśnie broni masowego rażenia w Iraku, prawda? Wszystkie media o tym mówiły wielokrotnie, codziennie. Polecam sobie właśnie zajrzeć kiedyś do starych wydań właśnie na przykład Gazety Wyborczej z okresu zbliżającej się wojny, o tym jak ta broń masowego rażenia jest groźna, jaka niebezpieczna dla światowego pokoju, prawda? Okazało się bajką, prawda? Nie wiem, czy dziennikarze zdawali sobie z tego sprawę, czy po prostu woleli nie wnikać, a mogli wnikać, bo przecież była w Iraku przez 10 lat prawie funkcjonowała komisja rozbrojeniowa, która ten Irak rozbroiła. I rozbroiła go realnie i konkretnie i faktycznie. Tak go rozbroiła, że tej broni nie znaleziono, prawda? Więc oczywiście trudno mówić, że tu jest jakiś bezpośredni związek, że ludzie uwierzyli, jaki straszny jest ten Hussein z tą swoją bronią masowego rażenia. I w momencie, kiedy odkryli, że byli okłamywani, czy wprowadzani w błąd, to przestali wierzyć mediom. Ale myślę, że to wszystko jakby cegiełka do cegiełki i ludzie po prostu przestają wierzyć gazetom także dlatego. Może ludzie nie są specjalnie, mówię o takich statystycznych, powiedzmy, średnich konsumentach mediów masowych, może nie są jakoś specjalnie, jakby to powiedzieć, zainteresowani sprawdzaniem tym, czy weryfikowaniem tych informacji, ale myślę, że w jakiejś mierze dociera do nich to, że jakby są wprowadzani w błąd, czy mówiąc po prostu są okłamywani. A to się jednak odbija na tych mediach i sprawia, że ludzie zamiast sięgnąć po jakąś tutaj, można powiedzieć, renomowaną korporacyjną gazetę, sięgają po jakichś youtuberów, którzy opowiadają jakieś historie niestworzone i wierzą im zamiast właśnie, nie wiem, Gazecie Wyborczej czy jakiejś innemu dziennikowi czy stacji telewizyjnej. Ja tutaj muszę się przyznać, ostatnio byłem u rodziców, którzy kupują Gościa Niedzielnego i bardzo się spojrzałem w jakieś starsze numery sprzed kilku tygodni, bardzo się pozytywnie zgodziłem, że Gość Niedzielny poświęcił dwie strony na przypomnienie kłamstw wojny w Iraku i tam dziennikarz pisał, że sytuacja jest, żeby pisać o tamtej wojnie, sytuacja jest dość taka delikatna, biorąc pod uwagę, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale uczciwość dziennikarska nakazuje, żeby jednak przypomnieć, co się działo 20 lat temu. Ja specjalnie nasłuchiwałem różnych mediów i publicznych, i opozycyjnych, i rządowych, i ta 20. rocznica właściwie w ogóle nie była obecna w rozmowach, dyskusjach w mediach. A szkoda, bo to ona właśnie nas uczy, edukuje dużo lepiej niż różne lektury szkolne czy pogadanki na co dzień w telewizjach. Ta historia mogłaby właśnie nas jakiegoś rozsądku
i trzeźwego spojrzenia nauczyć również trzeźwego spojrzenia na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicę, kto w co gra na tej globalnej szachownicy i jak my jesteśmy pionkami i co może się z nami stać. Dlatego też dzisiejsza rozmowa. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Jak my, obywatele, możemy dziś bronić się przed propagandą wojenną? No myślę, że przede wszystkim trzeba nie wierzyć albo no, być sceptycznym wobec tego, co się co nam media serwują, bo oczywiście można próbować weryfikować, szukać innych źródeł, szukać jakichś niezależnych. No z tym, że no, to jest zawsze duży problem, zwłaszcza teraz, jak wchodzi tutaj sztuczna inteligencja i te fake newsy, czy jak to się tam deepfake będą coraz bardziej powszechne, to z tego można być jakby pewnym, prawda? Więc trzeba, myślę, przede wszystkim no, bardzo uważać i bardzo, bardzo sceptycznie i krytycznie przyjmować to, co nam serwują media, no i starać się weryfikować to i być może nie zapalać się zbyt jakby szybko do jakichś poglądów, bo może się okazać, że te fakty, na podstawie których my te poglądy sobie wyrabiamy, no są nieprawdziwe. No. Przypomnę tylko kwestię, tą sytuację z Wyspy Węży, prawda? Jakby no miło jest, czy jakby pozytywnie jakoś tak jest czytać, że żołnierze ukraińscy wszyscy woleli zginąć niż się poddać. No ale była to czysta dezinformacja, prawda? To się okazało dopiero potem, już jakby sprawa zeszła tutaj z pierwszych stron gazet, ale to pewne takie nastawienie jakby już zostało, prawda? Natomiast jakby no, była to czysta dezinformacja, natomiast Rosjanie, którzy twierdzili co innego, no to są, cokolwiek Rosjanie by twierdzili dzisiaj, jest już po prostu nazywane dezinformacją, niezależnie od tego, czy jest to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Także no, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o jakby tutaj wiarę dziennikarzom czy mediom naszym, bo to jest jednak sprawa bardzo... No i próbować sprawdzać, weryfikować, skąd pochodzą, kto to są ci dziennikarze. Bo dzisiaj dziennikarzem może być praktycznie każdy, internetowym, prawda? Czy jak kto woli, obywatelskim. A tak naprawdę nie wiemy, czy to nie to może być bot, może być ktoś, kto się po prostu strasznie nuci, a może być rzeczywiście jakiś opłacony agent jakiejś obcej siły. Tak, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa jeszcze raz zachęcam do przeczytania książki Propaganda wojenna w liberalnej demokracji naszego gościa. No, trudno było ją zdobyć, w ogóle trudno było się na nią natknąć. Mam nadzieję, że ten podcast i wywiad, który się ukaże w formie pisemnej z tego podcastu w Tygodniku Spraw Obywatelskich, ułatwi to zadanie tym, którzy poszukują prawdy. Ja nie ukrywam, że to jest naprawdę świetna książka, szczególnie też uzupełnienie tekstu o przypisy robi naprawdę duży mind bomb i dużą no, dużą raczej radość. No, trudno mówić tutaj o radości, jak się czyta o tych wojnach, natomiast o tyle jest to cenny materiał, że bardzo, 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 jeszcze raz bardzo trudno gdziekolwiek te treści odnaleźć, już nie mówię w internetach, ale w innych książkach. Ja też podkreślę, że przed tą rozmową proponowałem rozmowę o Jugosławii i o bombardowaniu Jugosławii kilku osobom, kilku ekspertom, nie będę już mówił jakim, w Polsce nikt nie chciał rozmawiać. Tym bardziej, panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan dr Marcin Polyteło. Jeszcze dodam, że jeżeli państwo tej książki Propaganda wojenna w liberalnej demokracji nie będziecie mogli dostać, to jest nowa książka
która jest dostępna i radzę kupować, póki jeszcze jest dyskurs wojny jako dyskurs pomocy, jak język i ideologia oswoiły nasze wojny. Jestem przed lekturą, myślę, że wrócimy do rozmowy o tej książce drugiej za kilka miesięcy, a z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!